Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na 25. części serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Dzisiejszy temat jest związany z tematem sprawiedliwości. Słowo Boże używa terminu sprawiedliwy na różne sposoby i z tego powodu, że jest tutaj użyty termin sprawiedliwy w kilku miejscach Słowa Bożego, niektórzy wyciągają z tego zbyt daleko idące wnioski. I chciałbym najpierw powiedzieć, że sprawiedliwy to nie znaczy zbawiony. Sprawiedliwy nie zawsze znaczy zbawiony i w zasadzie nie jest to to samo. Czyli nie można powiedzieć, że sprawiedliwy i zbawiony to synonimy. Już to udowadniam. Po pierwsze, Paweł Apostoł, list do Filipian. W liście do Filipian widzimy takie słowa. List do Filipian, 3 rozdział, 6 werset. I Paweł tutaj mówi o sobie tak: co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie albo na zakonie, człowiek bez nagany. Czyli apostoł Paweł pisze o sobie z czasów, kiedy był mordercą, prześladowcą Kościoła, że był wtedy sprawiedliwy. Nie był zbawiony, a był sprawiedliwy. Widzimy jednoznacznie, że jest tak, jak mówię, że sprawiedliwy nie znaczy zbawiony. Sprawiedliwy to nie to samo, co zbawiony. Kolejne miejsce, Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie, rozdział 10. Tutaj mamy opisaną historię pewnego sprawiedliwego człowieka, który nie był zbawiony. Czyli Korneliusza. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 22 werset. A oni rzekli: setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Widzimy, tutaj jest nazwany Korneliusz człowiekiem, mężem sprawiedliwym. Nie był jeszcze zbawiony, dopiero Ewangelia miała mu być głoszona przez Pawła, a on był nazwany sprawiedliwym. Bo sprawiedliwy to nie znaczy zbawiony, zbawiony nie znaczy sprawiedliwy. To nie są zamienne słowa. Oczywiście wielu ludzi, którzy byli grzesznikami, tak jak na przykład Noe, był obrzydliwym grzesznikiem, przez którego Bóg zesłał na ziemię potop, jak i inni z jego pokolenia. Później Noe znalazł łaskę w oczach Pana, jest napisane, i w wyniku tej otrzymanej łaski narodził się na nowo, stał się nowym stworzeniem i zaczął żyć sprawiedliwie pośród swego pokolenia. Więc łaska uzdolniła go do tego, żeby żyć dla Boga według Bożych standardów. Natomiast to, że ktoś jest sprawiedliwy, nie znaczy, że w ten sposób uzyska zbawienie, jeśli jest człowiekiem niewierzącym. Jeśli ktoś jest sprawiedliwy, to jedynie ma korzyść z tego, że jest sprawiedliwy. Bo opłaca się być sprawiedliwym, nawet jeśli jest się człowiekiem niewierzącym. Dziwne to jest, dla niektórych od razu myślą, że jak ktoś jest sprawiedliwy, to znaczy moralny. To nie to samo. I przykład. Przypowieści 11:5. Przykład z Przypowieści 11:5 pokazuje pewną regułę. Przypowieści Salomona, 11 rozdział, 5 werset. Sprawiedliwość toruje nienagannemu drogę, lecz bezbożny upada wskutek swej złości. Czyli widzimy, że sprawiedliwość ratuje prawych, lecz niewierni wpadają w sidła swej żądzy.
Widać jednoznacznie, że sprawiedliwość jest pewnego rodzaju rozwiązaniem w życiu człowieka, które daje benefity, daje korzyści. Warto być sprawiedliwym, nawet jeśli nie jest się zbawionym, nawet jeśli jest się potępionym grzesznikiem, który idzie do jeziora ognia i siarki, warto być sprawiedliwym, bezbożnym grzesznikiem. Dlatego, że wtedy korzysta się z tych dóbr, które Bóg darował, w sposób bardziej taki ogólnodostępny przez Boga. Tutaj możemy to w przypowieściach widzieć. Ja czytałem od 6 wersetu, od 5. Sprawiedliwość toruje nienagannemu drogę, lecz bezbożny upada wskutek swej złości. Sprawiedliwość ratuje prawych, lecz niewierni wpadają w sidła swej żądzy. Gdy umiera człowiek bezbożny, to kończy się wszelka nadzieja, a oczekiwanie niegodziwych nie spełnia się. Sprawiedliwy zostaje wyratowany z niedoli, a na jego miejsce przychodzi bezbożny. Niecny ustami niszczy swojego bliźniego, lecz przez roztropność zostają wybawieni sprawiedliwi. Gdy sprawiedliwym dobrze się powodzi, miasto się raduje, a gdy giną nieprawi, panuje wesele. I nawet to widzimy, że ludzie sprawiedliwi są przez prawo nawet tego świata chronieni i zachęcani do tego, żeby w sprawiedliwości działali i żyli. Po prostu sprawiedliwość to jest bardzo dobry interes. Warto być sprawiedliwym, warto być mądrym. To się po prostu zwyczajnie opłaca. Jest to rzecz opłacalna do życia na tej ziemi, natomiast ona nie gwarantuje zbawienia, dlatego że zbawienie jest z łaski na podstawie wiary w osobę i dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Sprawiedliwy nie potrzebuje zbawienia. On uważa, że sam się wyratuje i w wielu przypadkach ma on rację. Niestety nie ma kogoś takiego, kto by przez całe życie był sprawiedliwy i nie grzeszył. Gdyby taki człowiek był, to za samą swoją własną sprawiedliwość wszedłby do po prostu raju na ziemi i taki sprawiedliwy nie potrzebowałby ofiary Chrystusa, ponieważ nigdy by nie zgrzeszył. Natomiast takich ludzi nie ma. Nie ma ludzi, którzy byliby tylko sprawiedliwi i nie grzeszyli. Gdyby byli, to na podstawie własnych uczynków mogliby wejść do jedności z Bogiem. Wtedy Bóg nie posyłałby Pana Jezusa Chrystusa na śmierć. Powiedziałby, o tu macie takiego sprawiedliwego, naśladujcie go. On jest godny naśladowania, a ja nie muszę wysyłać mojego syna na krzyż, dlatego że macie przykład, bierzcie przykład z Jana, Krzysztofa, Piotra, zależy jak na imię miałby ten sprawiedliwy. Więc jeżeli ktoś uważa, że przez ludzką sprawiedliwość da się zdobyć przychylność Bożą, to wtedy taka osoba również uważa, że Chrystus umarł niepotrzebnie. Tak właśnie uważają wszyscy utracalnicy, że Chrystus umarł niepotrzebnie. 13 rozdział przypowieści, 6 werset. Sprawiedliwość strzeże tego, kto postępuje nienagannie, lecz grzech wiedzie bezbożnych do zguby. To jest generalna zasada, widzimy ją również w Rzymian, że chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od władzy pochwałę. Hioba 22 rozdział. Księga Hioba 22 rozdział od 2 wersetu. Czy człowiek może być przydatny Bogu? Rozumny jest raczej samemu sobie przydatny. Czy wszechmocny ma korzyść z tego, że ty jesteś sprawiedliwy? Albo czy ma zysk z tego, że postępujesz nienagannie? Czy karze cię z powodu twojej bogobojności? I czy pozywa cię za nią przed sąd? Nie, Bóg za takie rzeczy nie posyła, nie pozywa na sąd. Pozywa na sąd za grzechy. I Bogu do niczego nasza sprawiedliwość nie jest potrzebna. Ta nasza sprawiedliwość jest co najwyżej nam
osobiście przydatna. Więc widzieliśmy ponad wszelką wątpliwość, że apostoł Paweł był nazwany sprawiedliwym, choć był jeszcze mordercą chrześcijan i był sprawiedliwym człowiekiem według prawa, według zakonu mojżeszowego. Każdy, kto zabiłby chrześcijanina, mógłby szczerze uważać, że spełnia służbę Bożą. No więc tak właśnie to wygląda. Sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z zbawieniem na tyle, że można było powiedzieć, że to ma jakikolwiek trwały związek. Oczywiście, jeżeli człowiek się nawróci, to bardzo często pod wpływem nowego życia w Chrystusie jego drogi prostują się i zaczynają wyglądać na podobne do dróg sprawiedliwości. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że jest dzisiaj w temacie, który omawiamy, dwa miejsca z Ezechiela. Ezechiela 18 rozdział i Ezechiela 33 rozdział. Najpierw Ezechiela 18 rozdział. I tutaj mamy 18 rozdział, 24 werset. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił. Będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. I to jest 22 werset. I 24. A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć, nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił z powodu niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze. Czyli widzimy sztywną zasadę tu w Ezechiela, że ten, kto nie postępuje sprawiedliwie, naraża się na to, że Bóg zainterweniuje w jego życiu i spowoduje jego wcześniejszy zgon. I to bardzo dziwne, że ktoś znajdujący się pod łaską stara się tego wersetu użyć, żeby twierdzić, że zbawienie można utracić. To jest niemożliwe, żeby ten fragment użyć do podważania pewności zbawienia, bo ten fragment nie ma nic wspólnego ze zbawieniem duszy. I jeżeli ktoś takim argumentem się posługuje, powinien przeczytać cały 18 rozdział Ezechiela i zastanowić się, o czym on w ogóle tutaj mówi. Na przykład w wersecie 21 czytamy: lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie jest to w ogóle łaska, nie ma to nic wspólnego z łaską, taka reguła. I to jest po prostu zakon, prawo. I jest to w zasadzie streszczenie, kwintesencja starotestamentowego prawa. I można zapytać tego typu człowieka, który używa takich argumentów, czy wierzysz, że jeśli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, będzie żył? Jeśli tak, to po co Chrystus umarł? Tak jak mówiłem, wtedy, jeżeli próbujesz takiego fragmentu użyć, żeby twierdzić, że zbawienie da się utracić, to również musisz powiedzieć, że Chrystus umarł niepotrzebnie. Bo jeśli Chrystus umarł niepotrzebnie, no to wtedy faktycznie ten fragment jest konieczny do tego, żeby go przestrzegać. I przecież nie mówimy grzesznikom, że masz się odwrócić od bezbożności. Czy miałbym na kazaniu ewangelizacyjnym wstać i powiedzieć: grzesznicy, robicie złe rzeczy, zacznijcie od dzisiaj żyć porządnie, a będziecie żyć? Przecież wtedy bym zwiastował fałszywą Ewangelię. To byłaby Ewangelia podobna do Ewangelii Świadków Jehowy, Adwentystów Dnia Siódmego, czy rzymskich katolików, czy innego typu zwodzicieli,
którzy próbują zbawienie z uczynków promować, tak jak Mahometanie czy inne po prostu grupy destrukcyjne. Nie można tego typu nauczania promować, przemycać, dlatego że to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, nie ma to nic wspólnego z biblijną nauką o tym, że kto wierzy, ma życie wieczne. I to jest niedopuszczalne, żeby tak postępować. Wtedy, jeżeli byśmy tak głosili, to z pełną świadomością oszukiwalibyśmy słuchaczy. Bóg przez nadanie prawa poddawał ludzi próbie. W pewnym sensie tak jakby chciał wskazać na coś takiego, że lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył. A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które popełnił z powodu niewierności, której się dopuścił i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że to nie ma nic wspólnego z łaską, ze zbawieniem na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. W ogóle nie są słowa łaski. I tutaj ten bezbożny próbował tych zakonnych reguł i okazało się, że żaden człowiek nie był w stanie postępować zawsze nienagannie według prawa. Przez co wszyscy stali się winni śmierci, winni tego, żeby pójść do piekła. Właśnie to jest problem, że my nie potrafimy żyć sprawiedliwie. I w jaki sposób człowiek może być zbawiony? Czy przez założenie sobie w pewnym sensie nowego, czystego konta i zaczęcia od nowa, tak jak próbują nas zwodziciele różni przekonywać? Nie. Poprzez przyznanie się do winy, przez uznanie się za grzesznika. Tak, uwierz Pana Jezusa, że On ciebie może uratować z twojego beznadziejnego stanu. A teraz mamy właśnie za podstawę sprawiedliwość w Panu Jezusie Chrystusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Nigdy nie popełniajmy takiego błędu jak ci, którzy przytaczają ten fragment z Ezechiela i nie czytajmy tego jako czegoś związanego ze zbawieniem, bo nie jest to związane ze zbawieniem, a co najwyżej jest związane z potępieniem. Czyli to jest służba potępienia, jest to woń śmierci ku śmierci. 18 rozdział Ezechiela nie jest częścią Ewangelii. 18 rozdział Ezechiela jest częścią wyroku skazującego na potępienie. On należy do prawa, a życie, o którym wspomina, to nie jest życie wieczne w Chrystusie. Ezechiel mówi o ziemskim życiu, skróconym przez Boga w przypadku bezbożnika lub wydłużonym przez Boga ze względu na posłuszeństwo. Albo skróconym z powodu grzechu, albo wydłużonym z powodu sprawiedliwego postępowania takiej osoby. Więc nie wolno tych rzeczy w żaden sposób mylić. I podobny taki argument jest przytaczany z Ezechiela 33:7-8. Ezechiela 33:7-8. Ciebie więc, synu człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie. I próbuję się teraz straszyć wierzących tym, że skoro tu jest zażądam krwi, no to jeśli
dany wierzący nie głosi Ewangelii, to idzie do piekła. No straszna bzdura. Jest to kolejny fragment, do którego zrozumienia klucz znajduje się całkowicie w kontekście, czyli w tym rozdziale. Wydaje się zbędnym przypominanie, że fragment ten znajduje się w Starym Testamencie i w szczególności skierowany jest do domu izraelskiego. Wydawałoby się również, że wierzący dzisiaj rozumieją, że pewne analogie relacji Boga i narodu izraelskiego w czasie obowiązywania zakonu nie są prawdziwe w obecnym czasie łaski. No przecież Bóg dał przepisy, zakon Izraelowi, o których to powiedział, że dałem im przepisy, które nie były dobre. A dlaczego? Dlatego, że Izrael powiedział, że wszystko, co nam powiesz, to wypełnimy. I chodziło o to, żeby te 613 przykazań, które zostały nadane Izraelowi tylko na czas, kiedy Izrael mieszkał w ziemi Kanaan i tylko dotyczył Izraela, czyli tych, którzy są potomkami Jakuba, Izraela, a więc genetycznie są spokrewnieni z Jakubem, a nie dla ludzi, którzy są spoza narodu izraelskiego i tylko na terenie ziemi Kanaan w czasie, gdy stoi świątynia. Gdy nie ma świątyni, nie ma podstaw do tego, żeby zakon był realizowany. No i nie jest. Dzisiaj ze świątyni nic nie zostało lub została tylko ściana płaczu tak zwana i nie ma dzisiaj służby świątynnej, nie ma dzisiaj mocy żadnej, te 613 przepisów różnych. One zostały nadane tylko jako dodatek i widzimy, że to dodatek, o którym sam Bóg powiedział, że dałem im przykazania, które nie były dobre i przez które nie mogli życia zachować. Więc tutaj widzimy jednoznacznie, że nie wolno nam tych rzeczy mieszać. Chodzi między innymi o zapis w Ezechiela 20:25. Ezechiela 20 rozdział 25 werset, Bóg mówi tak: dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować. Widzimy jednoznacznie, że Bóg mówi wyraźnie, że te przepisy, które nadał Izraelowi, nie były dobre i nie były w tym celu, żeby to życie zachować. Nie wolno mylić 613 przykazań nadanych Izraelowi z zakonem Bożym, bo to są dwie różne zupełnie kwestie. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z tym, że ktoś próbuje nam wcisnąć, że mamy przestrzegać tych izraelskich niedobrych przykazań, o których Bóg mówi, że nie są dobre i nie można przez nie życie zachować, i próbuje twierdzić, że jeśli nie będziemy tego przestrzegać, to tracimy zbawienie, no to mamy do czynienia z kimś, kto kompletnie próbuje przemycić jakąś bardzo obcą Biblii ideologię. Więc jeżeli chce ktoś takie coś zrobić, no to dokonuje gwałtu na głównej myśli Słowa Bożego. I tutaj, jeżeli to jest próbowane, to wymaga to niezwykłej karkołomności, próbować przypisać między innymi tym fragmentom z Ezechiela ten charakter taki niby chrześcijański, przypisać, że rzekomo chrześcijanin w czasie łaski może utracić swoją wieczną pozycję w Chrystusie, jeśli nie ostrzeże grzeszników. Jest to całkowicie pomylona idea. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Zbawienie jest z łaski na podstawie tego, że Pan Jezus Chrystus złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. I nie ma żadnej możliwości, żeby zbawienie można było stracić. Te miejsca, które analizujemy tutaj w Słowie Bożym, jednoznacznie nam to potwierdzają i pokazują, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków.
uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Więc mam nadzieję, że to kolejne oszustwo zostało dzisiaj w sposób jasny zdemaskowane. Nie wolno mylić terminologii. Sprawiedliwy nie znaczy zbawiony. Zbawiony czasami bywa sprawiedliwy, ale nie każdy sprawiedliwy jest zbawiony. Widzieliśmy to na dwóch jaskrawych przypadkach. I to jest przypadek właśnie związany z Korneliuszem, czyli on przed zbawieniem był nazwany sprawiedliwym. I Paweł apostoł, w momencie kiedy jeszcze był siepaczem, mordercą, który był przeciwnikiem chrześcijaństwa, mordował chrześcijan i wsadzał ich do więzień, był człowiekiem sprawiedliwym, bez nagany według zakonu izraelskiego. Więc tutaj nie wolno tych rzeczy mieszać. Jeśli brakuje Ci Nowego Testamentu, daj mi znać, chętnie Ci wyślę. Możesz do mnie napisać SMS-a pod numer 739-089-088 albo e-mailem czytaj.biblie@onet.pl. Możesz też wysłać na stacjonarny adres Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nieutracalnie zbawiony, bo zbawienia utracić się nie da. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc możesz w dowolnym momencie skorzystać z tego wspaniałego daru łaski, o ile nie będzie za późno, bo jeśli Pan Jezus Chrystus przyjdzie i weźmie chrześcijan do siebie, do nieba, to każdego, kto słyszał tą Ewangelię łaski, zbawienia i nie przyjął jej, czeka zesłanie przez Boga ostrego obłędu, który po prostu Bóg ześle po to, żeby osądzić każdego, kto nie przyjął miłości prawdy, która mogła go zbawić, a znalazł upodobanie w nieprawości. Więc ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu, gdyż czas łaski jest, ale on nie będzie trwał w nieskończoność. W momencie, kiedy Bóg zdecyduje, że już jest czas, żeby Jezus przyszedł i zabrał chrześcijan do nieba, bo już będzie czas, żeby rozpocząć Boże sądy nad tą ziemią, to wtedy już będzie za późno na nawrócenie. To się stanie w okamgnieniu, że wszyscy chrześcijanie znikną z powierzchni ziemi i też zostaną z ziemi zabrani wszyscy święci Starego Testamentu. W okamgnieniu stanie się to. I wtedy przez 7 lat będzie wielki ucisk. Po 7 latach wróci Pan Jezus Chrystus i ustanowi na ziemi nowe przymierze z Izraelem i Judą, które będzie trwało 1000 lat, zwane też będzie, znane też jest ono jako 1000-letnie Królestwo Pokoju czy Milenium. I wtedy będzie panować na ziemi sprawiedliwość. I to jest bardzo ważne, żebyś nie zwlekał, bo najpierw przyjdzie Pan Jezus, zabierze chrześcijan do siebie i wtedy będzie straszny, ciemny czas. Z Bogiem.